Witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać Seat Altea. Samochód, który pochodzi z 2005 roku i wyposażony jest w silnik benzynowy o pojemności 1,6 litra i mocy 102 koni mechanicznych. Silnik, który bardzo jest popularny w grupie Volkswagena. Silnik montowany m.in. w Volkswagena Golfach, m.in. w Passacie. Bardzo popularny, bardzo trwały i niezawodny silnik, który jest tani w serwisowaniu. Jeżeli chodzi o moc w Seacie Altea, on spokojnie wystarczy. Silnik jest dosyć dynamiczny, żwawy, a do normalnej jazdy naprawdę jest wystarczający. Główną zaletą Seata Altea jest przestronność wnętrza oraz jego funkcjonalność. Warto też zwrócić uwagę, że Seat w przeciwieństwie do innych modeli ze swojej grupy ma taki też troszkę sportowy charakter. Warto zwrócić uwagę na parę szczegółów, między innymi na tutaj te wloty powietrza u dołu, które są w kształcie plastra miodu. Na dole też znajdziemy przecięcia przyciemgielne. Na środku znajdziemy duży chromowany grill, czyli grill z chromowaną wódką i z dużym znaczkiem Seata. A na bokach zachodzą lampy, dosyć mocno nabłotniki, nowocześnie wyglądające lampy, które mają ładne odbłyśniki w kolorze, wiadomo, chromowanym i czarną obwódkę naokoło całej tej lampy, co daje troszeczkę sportowego charakteru. Ponadto znajdziemy też tu liczne przetłoczenia. Jedno przetłoczenie idące tutaj od góry, od dachu samochodu, przechodzące tutaj na dół i zaraz tutaj pod grill zaokrąglające się i idące z powrotem. Kolejne przetłoczenie to jest oczywiście takie wgłębienie, dosyć fajnie wyglądające. Kolejne przetłoczenie mamy tutaj przy lampach, robiące wrażenie, jakby te lampy były tak w głąb, że tak powiem, wtopione. To, co mówiłem o tym plastrze miodu na dole, który daje troszeczkę charakteru. I tutaj te przetłoczenia u dołu, które są też dosyć mocno wybrzuszone i ładnie się to wszystko prezentuje. Ponadto warto z przodu zwrócić uwagę na detal, który jest. Pierwsza rzecz, tutaj to przetłoczenie, które idzie właśnie ku boku. Ono też tutaj mocno, naprawdę mocno się przetłacza, robiąc takie wrażenie muskularnego boku. Oraz te wycieraczki, które chowają się tutaj pod listwami bocznymi. Te listwy boczne mają o tyle zalety, że po pierwsze tych wycieraczek nie widać. Naprawdę ładnie wyglądają, że tutaj na środku mamy całkowitą, pustą przestrzeń. Ponadto odprowadzają wodę. Przy mocnym deszczu woda nie idzie nam na boczne szyby, tylko w tych rynienkach wyprowadzona jest na dach samochodu i nie brudząc nam bocznych szyb. Oczywiście z boku znajdziemy lusterka pod kolor nadwozia. Stylistyka auta jest naprawdę ciekawa, a Seat Altea od przodu wygląda naprawdę ładnie i nowocześnie, mimo że upłynęło już 16 lat od tego, kiedy opuścił salon. Z boku Seat Altea może konkurować z Volkswagen Golfem Plusem. Myślę, że gabaryt tego auta jest bardzo porównywalny. Troszkę wyżej uniesiony dach samochodu, linia tego samochodu oraz bardzo duża funkcjonalność, jeżeli chodzi o wnętrze. Choć zdaje mi się, jak do niego wsiadam, że w tym samochodzie jest więcej miejsca niż w Golfie. Ale to jest może czucie, to trzeba by było mieć auto obok siebie i porównać. Z rzeczy istotnych, autko stoi na ładnych 16-calowych oryginalnych felgach aluminiowych z Seata. Warto też zwrócić uwagę na ten szczegół, że tutaj nie widać śrub, tylko są one umiejscowione pod zaślepką. Ładnie to wygląda. Z boku znajdziemy ciekawie wyglądający przezroczysty kierunkowskaz oraz to przetłoczenie, o którym będę wspominałem, idące przez całą długość tej samochodu, zachodzące na dół. Warto zwrócić uwagę, że linia tego przetłoczenia idzie na dół, dając troszkę dynamicznego wyglądu. No i oczywiście przetłoczenie poszerzające oś tutaj błotnika. Klamki oczywiście są pod kolor nadwozia, tak samo jak lusterka. Na lusterkach znajdziemy martwy punkt, że dzięki temu widzimy samochód, który znajduje się właśnie w martwym punkcie naszego lusterka. Na środku, jeżeli chodzi o szyby, znajdziemy jedną ciemną przestrzeń. Tak jak widać tutaj, nie ma żadnych srebrnych słupków, tylko słupki są właśnie w kolorze czarnym, aby robić jedną całość. To samo tutaj właśnie przy słupku A mamy dodatkową taką malutką szybkę, a z tyłu też polepszają widoczność szybka malutka tylna, która też tutaj tą widoczność nam powiększa, biorąc pod uwagę gabaryt tego tyłu, tego samochodu. Linia jest ładna i tak jak mówię, dzięki temu przetłoczeniu, które tutaj idzie, dosyć dynamiczna i ładnie prezentujące się. Samochód, tak jak prędzej wspomniałem, nie zastarzał się. Patrząc na niego z boku, wygląda naprawdę świeżo i nowocześnie. Z tyłu Seata Altei znajdziemy parę smaczków. Między innymi kwestia otwierania bagażnika. Nie mamy żadnego przycisku, klamki, ani niczego, tylko tutaj w tym momencie znaczek naciskamy, znaczek nam się otwiera i on się robi klameczką do otwarcia bagażnika. Za chwilę samochód otworzę i Wam to zaprezentuję. Ciekawym też elementem jest lampa, która nie zachodzi w ogóle na klapę, tylko kończy się na długości klapy. Tutaj lampa, która ma okrągłe, jak dobrze pamiętam, LED-owe światła mijania, plus na środku kółeczko właśnie od kierunkowskazów. Znajdziemy też tu liczne przetłoczenie. Jedno przetłoczenie idące tutaj przez środek
wraz właśnie zachodzące na te zderzaki. Znajdziemy tu oczywiście listwy na bokach, pole kierowane pod kolor nadwozia oraz kolejne przytłoczenia tu u dołu zderzaka. Warto też zwrócić uwagę, że ciecze światło osobno mamy nietypowo umiejscowione, znaczy miejsce jest standardowe, ale nietypowo jest zrobiona ta góra tej klapy, bo robi nam się taki spoiler. Warto zwrócić uwagę, że tu jest standardowo płaska powierzchnia z dachem, a tutaj ten dach nam zachodzi w ten sposób, robiąc taki mały spoilerek właśnie z tyłu. Się popatrzy od boku, to naprawdę fajnie to się prezentuje. No, oczywiście wycieraczka jest na tylnej klapie, a na środku znajdziemy napis wersji naszej, czyli modelu Altea. O, po otwarciu znaczka bagażnik nam się otwiera. Tutaj mamy oczywiście łapkę do zamykania bagażnika. Bagażnik wyłożony jest mięciutkim dywanikiem. Tu oczywiście jest półka, która możemy sobie w ten sposób zawiesić, żeby nam nie przeszkadzała. I tutaj naprawdę jest funkcjonalnie. Warto zwrócić uwagę, że mamy tak pierwszą dużą przestrzeń, którą tak jak widać tutaj mamy dwie kieszonki, po jednej i drugiej słonić, można wrzucić drobne przedmioty. Tu są oczywiście na górze, jak dobrze pamiętam, chyba haczyki, albo i nie, chyba nie, ja tak, są haczyki z jednej i z drugiej strony do powieszenia torby, aby nam się nie przewracała po bagażniku. No i tu jest też taki zaczep, gdzie można powiesić albo torbę z zakupów, albo właśnie tą drugą podłogę, aby nam nie spadała. Tu jest ta właśnie przestrzeń, z boku są punkty do kotwiczenia ładunku, a jak dźwigniemy ten dywanik, to mamy kolejną przestrzeń, czyli kolejny, tak dosyć dużo głęboką powierzchnię, którą możemy oczywiście wyciągając to cały bagażnik pogłębić. I mamy naprawdę głęboki, duży bagażnik, a tutaj te rzeczy, które na co dzień nosimy, wywozimy, które nie użytkujemy na co dzień, nie chcemy, żeby w bagażniku nam się turlały, możemy schować właśnie pod podłogę pierwszej części. Dźwigając dalej dywanik, dochodzimy do tutaj systemu naprawczego, gdzie znowu są wnęki, gdzie znowu jest siatka do zamocowania bagażu, gdzie jest podnosić dookoła i wszystkie takie podstawowe rzeczy. Jest tu też miejsce, gdzie spokojnie to koło zapasowe można sobie wrzucić. Te dwie podłogi tutaj są. No i z boku oczywiście znajduje się źródło światła. Tylna kanapa jest dzielona i składana, a po złożeniu foteli robi się nam idealnie prosta powierzchnia ładunkowa. Linia Seata Altei mimo upływu prawie 16 lat nadal wygląda ładnie i nowocześnie. Liczne przetłoczenia dodają dynamiki, a sam samochód jest naprawdę przestronny i pojemny. W naszym egzemplarzu dodatkowo znajdują się 16-calowe oryginalne felgi aluminiowe, które dopełniają całości. Warto zwrócić uwagę na przetłoczenie na drzwiach, które zachodzi ku dołowi, dodając dynamicznego wyglądu. Bagażnik Seat Altei jest duży i pojemny, a co najważniejsze kubaturalny. Warto zwrócić uwagę, że mamy tutaj idealny kwadrat. Ponadto po złożeniu foteli robi nam się idealnie prosta powierzchnia ładunkowa. Z prawej strony znajdziemy praktyczną siatkę, gdzie możemy wrzucić drobne przedmioty. To samo jest z drugiej strony. Pod podłogą bagażnika znajdziemy drugą przestrzeń. Tutaj również możemy wrzucić wszystkie podręczne rzeczy. Tego miejsca jest tam naprawdę sporo. Pod dywanikiem drugim jeszcze znajdziemy kolejną wnękę na drobne przedmioty, tak jak widać podnośniki, siatki czy jakieś podstawowe elementy serwisowe. Tylna kanapa jest zielona i składana, przez co przestrzeń ładunkową możemy powiększyć. Ponadto na środku znajduje się podłokietnik, który jest też przestrzałem na narty. Wnętrze Seata Altei ma sporo zalet. Jedną z nich jest pozycja za kierownicą. Pierwsza rzecz, mamy tutaj fotel, który jest bardzo głęboki, bardzo dobrze trzyma na boki. Tutaj dosłownie wtapiamy się w niego. Ponadto mam 1,85 m wzrostu, na kolana mam naprawdę dużo wolnej przestrzeni, a nad głową tego miejsca mam naprawdę dużo. Fotel teraz mam ustawiony na pozycję najniższą i czuję się w samochodzie jak w rasowym samochodzie sportowym. Kokpit mam wysoko, jestem mocno, że tak powiem, tutaj zabudowany i siedzi mi się naprawdę wygodnie. Dla osób, które jednak wolą pozycję minivana, czyli gdzie wtedy tam, gdzie siedzi się dużo wyżej, to zakres deguracji tego fotela jest naprawdę ogromny. Fotel możemy naprawdę dźwignąć w taki sposób,
że głową dojdę aż pod sufit i w tym momencie czuję się jak w minivanie. Kokpit mam nisko pod sobą, widzę bardzo dobrze wszystko z góry, w związku z czym w tej pozycji mogę poczuć się jak w minivanie. Ustawiając sobie fotel troszeczkę dalej, teraz czuję się naprawdę jakbym siedział w samochodzie pokroju, załóżmy, Volkswagena Turana, czyli w samochodzie dużo wyższym. Ja co prawda lubię niższą pozycję, więc fotel obniżam sobie maksymalnie ku dołowi. O, przesunę sobie go do przodu odpowiednio, tak jak jest. Ponadto, jeżeli chodzi o kierownicę, mamy ją regulowaną w dwóch płaszczyznach, na głębokość, jak i na wysokość. Możemy sobie ją dopasować do siebie, tak aby nam było maksymalnie wygodnie. Warto zwrócić uwagę na grubość tej kierownicy, bo ta kierownica naprawdę jest taka mięsista i gruba. Ona jest oczywiście obszyta skórą w całości. Mamy też tu przetłoczenie, że ręce możemy trzymać bądź na górnej płaszczyźnie lub troszeczkę niżej. W obydwu miejscach bardzo dobrze trzyma się ręki, ale istotna jest grubość tej kierownicy. Naprawdę jak ją chwycimy, to czujemy się naprawdę jak taką mięsistą, grubą kierownicę, jakbyśmy trzymali. Ona tutaj, ta szerokość nie jest naprawdę imponująca. W rzadko którym samochodzie tak grube kierownice występują. Seat taką tutaj ma zastosowaną. Sportowego charakteru też dodaje kokpit. Kokpit tutaj jest, jeżeli chodzi o tutaj ten przód, łącznie z tym schowkiem oraz tutaj ta góra czarna, która idzie, jest zrobiona na taki wzór karbonu. Tutaj wszystko jest taką właśnie strukturką, która przypomina karbon. Tak samo tutaj na dole, tu wszędzie te listwy takie ozdobne tego karbonu idą. Na podłokietniku też znajdziemy właśnie ten karbon, co dodaje takiego fajnego, sportowego charakteru. Ciekawie też wyglądają nadmuchy. Tutaj po bokach mamy dwa okrągłe nadmuchy, na środku jeden płaski, ale te okrągłe tutaj też ciekawie wyglądają, są takie wgłębione, z wystającą górą i też naokoło właśnie znajduje się ten karbon. Siedząc na najniższej pozycji fotela, warto zwrócić uwagę, że cały ten kokpit jest mocno położony tutaj do mnie, więc do niczego nie muszę sięgać, wszystko mam, że tak powiem, pod ręką zaraz przy kierownicy. Kokpit też zwraca na siebie uwagę, jeżeli chodzi o wygląd niego. Warto zwrócić uwagę, że ten środek mamy w takim kolorze grafitowym, lakierowany pod kolor właśnie metalizowany, grafitowy. I mamy tutaj m.in. panel do sterowania klimatyzacją automatyczną. Sama sobie dopasuje siłę, kierunek nadmuchu do panującej czy tam ustawionej temperatury. Oczywiście możemy ręcznie też ustawić. Kierowca, pasażer może niezależnie ustawić sobie temperaturę, bo klimatyzacja jest dwustrefowa. A na dole znajdziemy panel do sterowania radiem. Panel do sterowania radiem jest ogromny i bardzo czytelny. Mamy też duży wyświetlacz w tym miejscu, który pokazuje wszystkie, że tak powiem, dane radia, które są włączone i też jest naprawdę czytelne. Mamy tutaj, jaką radię mamy włączoną, wybierzemy sobie audio, to nam pokazuje wszystkie basy, midy, treble i tak dalej, które możemy sobie regulować. Wszystko jest, tak jak mówię, w bardzo przejrzysty i czytelny sposób tutaj stworzone. Ponadto, jeżeli chodzi właśnie o kierownicę, znajdziemy tutaj kolejny wyświetlacz po lewej stronie, właśnie w tych wnękach zegarów, gdzie pokazuje się przebieg całkowity samochodu. Nasz egzemplarz ma 263 tysiące kilometrów. Średnie spalanie, akurat w tym momencie komputer pokazuje 7,1 litra i to jest średnia z przejechania 110 km, więc realnie w rańcach właśnie między 6,5 a 7,5 litra myślę, że spokojnie w tym aucie jesteśmy w stanie się zmieścić. Na środku znajduje się piękny obrotomierz umiejscowiony na środku zegarów i po prawej stronie duży prędkościomierz wyskalowany do 220 km na godzinę. Ponadto, jeżeli chodzi o ten komputer pokładowy, o ten wysiedlacz, który tu jest, możemy sobie właśnie z koła kierownicy tutaj po prawej stronie zmieniać funkcje. Mamy m.in. spalanie na litrów na godzinę, mamy czas podróży, mamy godzinę, mamy temperaturę zewnętrzną, średnią prędkość, która teraz jest 37 na godzinę, przejechane kilometry, zasięg na baku, to wszystko widzimy właśnie na danych komputera pokładowego. Tutaj też mamy tryby wycieraczek, wycieraczki mamy oczywiście standardowo w trzech trybach, plus ten tryb pierwszy czasowy ma dodatkowo tutaj cztery pozycje te czasowe, więc łącznie 7 ustawień szybkości pracy wycieraczek. Co istotne, tak jak mówię, te wycieraczki też chowią się tutaj do boku, do listew, w żaden sposób nie przeszkadzając nam podczas jazdy, nawet ich wręcz nie widać. Po lewej stronie znajdziemy manetkę do włączenia świateł długich. Na niej też znajduje się tempomat. Możemy sobie włączyć go lub wyłączyć, ustawiać prędkość, czyli jadąc autostradą, ustawiam sobie na przykład prędkość 130 na godzinę i on sobie tą prędkość będzie podtrzymywał, a ja nogi w wygodny sposób mogę sobie podkurczyć. Idąc dalej znajdziemy światła postojowe oraz mijania. Co ciekawe, jak zostawimy samochód na światłach mijania,
one jeszcze przez parę sekund te światła będą świecić, po czym nam zgasną, rozświetlając nam właśnie drogę dojścia do domu. Więc nawet jak zapomnimy wyłączyć światła, to one, tak jak mówię, po chwili sobie same zgasną. Mamy regulację siły podświetlenia wszystkich zegarów. Zegary oczywiście, jak to przystało na auto Seata, czyli na ten taki troszeczkę sportowy charakter, mamy wszystko podświetlone na kolor czerwony. Jest to oczywiście regulacja wysokości świateł przednich. Po lewej stronie na drzwiach znajdziemy szyby elektryczne, szyby przednie oraz szyby tylne. Szyby tylne dodatkowo mają blokadę dla dzieci, że jeżeli dzieci z tyłu jadą, możemy im wyłączyć, żeby się nie bawiły. Jest tu na górze klamka chromowana, a przed nią znajduje się głośnik wysokotonowy. Tutaj boczek jest wyłożony materiałem i ten podłokietnik jest taki w miarę miękki, że rękę możemy oprzeć. Na dole też głośnik znajduje się średniotonowy i duży, bardzo głęboki taki schowek, który jeszcze tutaj tak w głąb wchodzi, gdzie możemy wszystkie drobne rzeczy sobie wrzucić. Idąc dalej, jeżeli chodzi o schowki, tutaj pod kokpitem środkowym znajdziemy kolejną wnękę, gdzie możemy wrzucić portfel czy telefon, bo jest tu dużo miejsca. Znajdują się też takie dwie łapki, za które można powiedzieć, że się można złapać lub stylistycznie ciekawie wyglądają. Znajdują się też dwa miejsca na kubki z napojami. Możemy sobie tu kawkę postawić. Jeden kubek jest taki wyciągany i to jest w formie takiej popielniczki, więc tutaj ten kubeczek można sobie, jak chcemy jakieś śmieci wrzucić, można sobie zostawić. Jeżeli chcemy jechać na dłuższą trasę, żeby i pasażerem miejsce na kubek z napojem, to wyrzucamy i mamy dwa miejsca na kubki z napojami. Normalnie w to miejsce wkładamy tą popielniczkę, mamy popielniczkę. Tu jest oczywiście przycisk do włączenia światła awaryjnych. Skrzynia biegów jest pięciobiegowa, też ma taki ciekawy kształt, bo ten pasek tutaj schodzi aż tak do dołu, taki grafitowy. Reszta, jak dobrze widzę, jest oprzyta skórką. Mieszek też jest skórzany, a tutaj naokoło znajdziemy też te grafitowe w takie elementy lakierowane. Ręczny jest duży, wygodny, a na konsoli środkowej znajdziemy kolejne przyciski do sterowania lusterek zewnętrznych. Lusterka też są składane automatycznie, tak jak teraz widać, skręciłem to, lusterka mi się automatycznie złożyły. Oczywiście są elektrycznie regulowane. Jest tu też gniazdo 12V, którego możemy podłączyć na przykład ładowarkę do nawigacji, czy tam do telefonu. Jest wyłącznik kontroli trakcji, bo auto w kontroli trakcji jest wyposażony, oraz przyciski do sterowania centralnym zamkiem. Idąc dalej, znajdziemy podłokietnik, tak jakby też z tym karbonowym dodatkiem, i w nim znajdziemy jedną taką płaską wnękę, taką górną, lub drugi schowek głębszy, gdzie możemy wrzucić więcej przedmiotów, jest taki troszkę pojemniejszy, więc dwa takie schoweczki jeszcze tutaj pod podłokietnikiem się znajdują. Kolejny schowek, jeżeli chodzi o funkcjonalność, znajdziemy tutaj pod fotelem kierowcy, bardzo głęboki, taki dosyć duży, jak dobrze pamiętam, chyba po stronie pasażera, tak, po stronie pasażera też jest, więc mamy jeszcze dwa schowki pod fotelami, gdzie możemy na przykład jakąś kamizelkę, czy jakieś takie rzeczy potrzebne podczas jakiejś awarii, czegoś sobie na przykład schować tutaj, czy jakąś gaśnicę, i mieć je zawsze przy sobie. Po stronie prawej znajdziemy schowek pasażera, w schowku pasażera też są miejsca na drobne do koszyka sklepowego. Jest też miejsce na karty tak zwane paliwowe na stacji benzynowej i jest wyłącznik poduszki powierzchni pasażera. Jakbyśmy dziecko przewozili tyłem do kierunku jazdy, to tą poduszkę możemy wyłączyć. Co istotne, do samochodu posiadamy komplet książek serwisowych. Jest tu też cała historia samochodu potwierdzająca ostatnie serwisy, naprawy, łącznie z fakturami i spisami z ASO potwierdzającymi historię serwisową auta. To oczywiście wszystko do samochodu kupujący otrzymuje. Jest tu też taka wnęka, gdzie te książeczki można sobie włożyć i swobodnie się tutaj w tym schoweczku mieszczą. Sam schowek jest dosyć duży i pojemny. Ponadto, jeżeli chodzi o regulacje, mamy też tutaj odcinek lędźwiowy regulowany. Te lędźwie możemy sobie wybrzuszyć, że wygodniej w samochodzie siedzimy. To samo, jeżeli chodzi o fotel pasażera, on też jest regulowany na wysokość, też ma regulację odcinka lędźwiowego, co nie jest takie oczywiste w samochodach z tych roczników. Na środku, na podsuficie znajdziemy dwie lampki, oczywiście lampkę dla pasażera i kierowcy z osobna. Jest tutaj też lampka do lusterek, i lusterka rozsuniemy, to automatycznie świeca nam się lampka w podsuficie, z jednej jak i z drugiej strony tak samo jest zasłonięte i z lampeczką, a w podsuficie normalnie są łapki, które kierowca, pasażer może się złapać, a tutaj po stronie kierowcy jest miejsce na okulary, które też są wyłożone takim mięciutkim materiałem, żeby to szkło tych okularów nam się nie porysowało i też tak bardzo powoli, fajnie, elegancko sobie wracają. Pod względem bezpieczeństwa jest tu poduszka powietrzna kierowcy, jest tu poduszka powietrzna pasażera, są przednie poduszki powietrzne, są boczne poduszki powietrzne, są środkowe kurtyny powietrzne, oczywiście zaczepy ISOFIX, kontrola trakcji oraz ABS-y, więc pod względem bezpieczeństwa jest tu naprawdę bogato. Mamy 8 poduszek powietrznych, mamy właśnie kontrolę trakcji, mamy ABS-y, jest ISOFIX, więc można poczuć się w tym aucie naprawdę bezpiecznie. Co jeszcze, jeżeli chodzi o wnętrze? Lusterka są fajne, nowoczesne, są dosyć mocno zaokrąglone, ciekawie to wygląda, ten włącznik świateł też tutaj
ładnie się komponuje i w przeciwieństwie do grupy Volkswagena, takiej właśnie jak Audi czy Volkswagen, gdzie one są zazwyczaj wyblaknięte, tak w Seacie tutaj widzę, że one naprawdę, te przełączniki wyglądają jak nowe. Leciutkie takie zużycie właśnie volkswagenowskie, czyli tych guziczków są właśnie na tych włącznikach do otwierania szyb, ale też symbolicznie, można powiedzieć, prawie niewidoczne. Po lewej stronie też jest nóż, łapka, gdzie mogę odstawić swoją lewą nogę i ona tam może odpoczywać. Jest specjalna taka stópka plastikowa, gdzie ta noga może leżeć i odpoczywać sobie. Fotele są wygodne, nawet ten fotel mógłbym... W ten sposób miałbym odpowiednią pozycję, tak bym się ustawił właśnie do jazdy na trasę. To myślę wszystko, jeżeli chodzi o przedni część samochodu. Zapraszam Was do tyłu, pokażę Wam, ile miejsca jest za mną na tylnej kanapie. Siedząc na tylnej kanapie, warto zwrócić uwagę na ilość przestrzeni. Fotel kierowcy miałem ustawiony pode mnie naprawdę na leżącą, na najniższej pozycji, maksymalnie na dół i siedziało mi się naprawdę wygodnie, a tutaj miejsca naprawdę mam sporo, naprawdę tej przestrzeni tu jest bardzo dużo. Warto też zwrócić uwagę, że jest tu układ teatralny, czyli fotele tylne są wyżej tutaj dźwignięte, w związku z czym, tak jak widać, mam całe uda podparte do końca, a nogi w kącie prostym na dół. Mogę też sobie swobodnie włożyć pod fotel, bo na tyle miejsca tu jest i dosłownie wygodnie się tutaj rozłożyć. Z fajnych rzeczy jest tutaj nadmuch na nogi pasażera, więc te powietrze też tutaj mi do tyłu dochodzi. Ze względu bezpieczeństwa jeszcze są przednie pasy regulowane na wysokość. Tutaj też znajdę głośniki średniotonowe oraz głośniki wysokotonowe u góry przy klamce. Tak jak prędzej wspomniałem, te szyby tylne też są sterowane elektrycznie, a na boczku znajdę miękki materiał, właśnie cały boczek obszyty takim materiałem. W boczku drzwi też znajduje się jedna wnęka, tutaj właśnie w drzwiach. A tutaj po lewej stronie jeszcze znajdę taką drugą wnękę, gdzie jakiś kubek z napojem czy energy drinkiem mogę postawić, czy tam jakieś drobne przedmioty włożyć. Tu jest kolejna taka wnęka właśnie w fotelu z jednej, jak i z drugiej strony. Tu na środku też jest takie wgłębienie, gdzie można pionowo na przykład telefon sobie wsunąć, żeby tutaj w widocznym miejscu był. Znajduje się też praktyczne kieszenie w jednym, jak i drugim oparciu fotela, gdzie dużo swoich podręcznych rzeczy mogę włożyć. A na dole znajduje się gniazdo 12V, gdzie możemy podłączyć na przykład ładowarkę dla osób siedzących z tyłu. Jeżeli ktoś przewozi dzieci, to na pewno będę się cieszył z tego, że może tę ładowarkę sobie podłączyć. Ponadto na środku tutaj mam rączkę, mogę sobie złożyć właśnie ten taki przeszłon nawarty, ten podłokietnik i robi mi się wygodny, szeroki podłokietnik, na którym mam miejsce na jakiś długopis, mam miejsce jakieś na jakiś telefon czy na coś i znowu dwa miejsca na kubki z napojami. Co prawda jest on twardy, taki dosyć plastikowy, ale tak jak mówię, miejsca na kubki jakieś są, więc kawkę, nie kawkę możemy sobie w trasę postawić, łokieć sobie położyć i na trasę jechać, a w związku z tym, że jest tu naprawdę dużo tego miejsca, no to naprawdę wygodnie tu siedzimy. A na podsuficie mam jeszcze dwa źródła światła, które pasażerowie z tyłu mogą sobie włączyć. Z tyłu też znajduje się oczywiście zaczep ISOFIX, więc możemy foteliki podłączyć w dziecięcy w bezpieczny sposób. Jest tu też regulacja foteli. Fotele możemy sobie w różnych pozycjach, że tak powiem, ustawiać. Tak jak widać, teraz potrzebuję przestrzeń bagażową, mogę nawet je w ten sposób położyć, mogę je obniżyć, mogę je ustawić bardziej na pionowo, żeby przestrzeń bagażową mieć większą, lub rozłożyć sobie je całkowicie na leżąco, tak jak mam teraz, i w wygodny sposób podróżować sobie tutaj. Nie wiem, czy tu jeszcze nie było regulacji przy tyłu tych foteli, to bym musiał sobie zobaczyć gdzieś, ale chyba nie było. No, ale tej przestrzeni tu jest naprawdę dużo i nawet 3 osoby są w stanie tutaj z tyłu naprawdę w wygodny sposób podróżować. Tutaj też znajdziemy łapkę i miejsce na powieszenie wieszaka z jakąś tam koszulą, więc tak jak mówię, ładnie, naprawdę ładnie to wygląda. Przestrzeni tutaj nie brakuje. Naprawdę rodzinne, bardzo wygodne, bardzo przestronne auto, jeżeli chodzi o wnętrze i o tylną kanapę. To wszystko, pokażę Wam teraz szczegóły, wszystkie z bliska, ze zbliżenia, a później zapraszam Was na krótką jazdę próbną tym samochodem. Miejsca na tylnej kanapie jest naprawdę dużo. Możemy też oparcie regulować sobie w różnych płaszczyznach, a na środku, pociągając za rączkę, rozkłada nam się wygodny podłokietnik, szeroki, z miejscami na kubki z napojami. W fotelach też znajdziemy zaczepy ISOFIX, przez co możemy podłączyć fotele dziecięce w bezpieczny sposób. Warto zwrócić uwagę, że tylne fotele też są mają boczki takie wystające, w związku z czym przy bardziej agresywnej jeździe na pewno dobrze trzymają na boki. Na konsoli środkowej znajdziemy, czyli na tunelu środkowym, znajdziemy miejsce na jakiś telefon, na dole znajduje się gniazdo 12V, a w oparciach foteli praktyczne kieszenie. Kokpit, konsola środkowa wygląda naprawdę ciekawie dla pasażerów siedzących z tyłu. Robi wrażenie duży i muskularny. Przy fotelach z tyłu znajdziemy miejsce na kubki z napojami.
a dodatkowo w boczku drzwi znajdziemy kolejną wnękę. Szyby tylne sterowane są elektrycznie, a na górze znajdują się głośniki wysokotonowe z ładno chromowaną klamką, a na dole głośnik średniotonowy. Z przodu tak samo jak z tyłu, miejsca jest naprawdę dużo. Warto zwrócić uwagę na kąt pochylenia tego kokpitu, co jest naprawdę wygodne podczas jazdy i robi sportowe wrażenie w samochodzie. Fotele też są bardzo kubełkowate i wygodne, głęboko się w nich siada. Ponadto warto zwrócić uwagę, że i fotel kierowcy i pasażera mają regulację cięcia lędźwiowego oraz regulację wysokości fotela. Ponadto z przodu znajdziemy praktyczne kieszenie, gdzie możemy wrzucić drobne przedmioty. Ponadto z drugiej strony, od strony pasażera, znajdziemy praktyczny schowek, dosyć głęboki, gdzie znajduje się komplet książek serwisowych. Tutaj też jest wyłącznik poduszki powietrznej pasażera. Warto zwrócić uwagę na ten sportowy charakter, czyli te elementy wykończenia imitujące właśnie karbon. W otwarciu drzwi znajdziemy nakładki progowe, które zabezpieczają próg przed porysowaniem. Na konsoli środkowej znajdziemy panel sterowania klimatyzacją. Klimatyzacja automatyczna i dwustrefowa. Na środku znajdziemy świetlacz pokazujący temperaturę, siłę nadmuchu oraz kierunek kierowcy i pasażera, co możemy oczywiście sobie też ręcznie regulować. Poniżej znajduje się radio duże z dużym wyświetlaczem. Wyświetlacz czytelny i ciekawie wygląda. W nocy podświetlenie jest, jak dobrze pamiętam, przycisków na kolor czerwony. Poniżej znajdziemy miejsca na kubki z napojami. Tutaj wyciągając popielniczkę mamy dwa miejsca na kubki z napojami. Tu wkładając kubek właśnie z taką popielniczką mamy w tym momencie miejsce na jakieś drobne śmieci. Tutaj też jest miejsce na jakiś telefon, włącznik światła awaryjnych. Tutaj też takie ciekawe łapki, za które można się złapać. Idąc dalej znajdziemy mieszek i gałkę zmiany biegów wykonany z takiej skórki. Tutaj jest panel do sterowania lusterkami. Lusterka są elektrycznie regulowane i składane. Gniazdo 12V, wyłącznik kontroli trakcji oraz centralny zamek. Dalej jest podłokietnik, znowu wykonany z takiego karbonu. Po otwarciu niego znajdujemy jeden schoweczek albo drugi troszeczkę głębszy. Co do lusterek, one są też automatycznie składane. Po przekręceniu lusterka, a czy tej gałki, lusterka się automatycznie składają lub rozkładają. Po lewej stronie kierownicy znajdziemy manetkę do sterowania światłami. Wygląda ładnie i ciekawie. Na drzwiach znajdują się przyciski do sterowania szybami przednimi oraz tylnymi oraz wyłącznik dla dzieci, a w boczku znajduje się praktyczna kieszeń. Kierownica jest trójramienna, bardzo gruba i mięsista, oprzyta w całości skórą, a za kierownicą znajdziemy manetki do sterowania światłami oraz tempomatem, a z drugiej strony do sterowania komputerem pokładowym oraz wycieraczkami. Zegary znowu mają ciekawy sportowy charakter, znajdują się w takich tubach, na środku znajduje się obrotomierz, a po lewej stronie znajduje się poziom paliwa, temperatura oraz cyfrowy wysiedlacz pokazujący średnie spalanie, m.in. przebieg całkowity, kilometry przejechane, czas przejazdu, godzinę, temperaturę zewnętrzną, średnią prędkość, jakieś tam kilometry przejechane i zasięg na bok, jaki możemy zrobić. Po drugiej stronie znajduje się oczywiście prędkościomierz. Auto wyposażone jest w kurtyny powietrzne, a nad kierowcą znajdziemy miejsce na okulary przeciwsłoneczne. Na podsuwie znajduje się źródło światła, ciekawie wyglądające, a w zasłonkach przeciwsłonecznych znajduje się lusterka z lampkami. Pod maską znajduje się silnik benzynowy o pojemności 1,6 litra i mocy 102 koni mechanicznych. Dostęp do płynów jest naprawdę dobry, wszystko jest na górze, akumulator również bez problemu możemy odpiąć, podejść do niego czy go wyciągnąć. Zapraszam Was na krótką jazdę próbną z Seatem Alteo. Zapinamy pasy, żeby mikrofon nie przeszkadzał. O, mamy na luzie, odpalamy samochód. Co istotne, tak jak było przed chwilą słychać, samochód automatycznie zamknął się w momencie odpalenia silnika, więc od zewnątrz nikt nam do samochodu nie wejdzie, ale też trzeba uważać, żeby kluczyka sobie w środku nie zamknąć. Kierownica chodzi naprawdę delikatnie, no i tak mówię, przez to, że jest taka mięsista, to wygodnie się ją trzyma w rękach. Zjeżdżam teraz po takiej mojej dziurawej drodze polnej, tu jest też próg zwalniający. I żadne nieprzyjemne odgłosy nie dochodzą ani z kokpitu, ani z zawieszenia. Jest tu naprawdę cichutko, więc pod względem tam pracy tego kokpitu wszystko tu jest fajnie spasowane i podczas jazdy nie skrzypi, nie czaska. Ruszanie ze skrzyżowania nie sprawia problemu, autko fajnie z miejsca się
się zebrało. Silnik 102 konie, naprawdę fajnie sobie z tym autem radzi. Takie normalne i codzienne jazdy myślę, że spokojnie wystarczy. A przy okazji spala na poziomie około 7 litrów benzyny, co jest myślę dosyć fajnym rozwiązaniem i fajnym wynikiem jak na gabaryty auta oraz przestrzeń, którą w nim otrzymujemy. Ciekawie wygląda na obrotomierz, bo tak jak mówię, dodaje troszeczkę sportowego charakteru, jak często właśnie Mazda MX-5, co ostatnio nagrywałem, też obrotomierz był na środku, no i też on jest i dodaje takiego właśnie sportowego charakteru. Nagłośnienie gra naprawdę fajnie, ktoś kto lubi słuchać głośnej muzyki, to myślę, że z nagłośnienia będzie tutaj zadowolony. Biegi wchodzą precyzyjnie, żadnych luzów w wodzika, jakichś problemów ze zmianą biegów tutaj nie mamy. Samochodu też nie ściąga, jedzie tam, gdzie powinien jechać, możemy puścić kierownicę i auto jedzie cały czas prosto. Tak jak widać, nie musimy nic kontrolować, nigdzie nie ucieka. A to jest ważne przy autach używanych, bo czasami ustawienie zbieżności, czasami opony źle zużyte, nierównomiernie, czy kwestia jakiejś tam osiowości potem wpływa na trakcję samochodu. Tutaj wszystko jest w porządku. W samochodzie też dużo serwisowo jest porobione i to czuć w zawieszeniu. Są nowe klocki, nowe tarcze z tyłu, są nowe klocki z przodu. Był rozrząd wymieniony, były gdzieś tam serwisy olejowe porobione, cewki, kable, takie wszystkie podstawowe rzeczy z tego, co pamiętam w dokumentach, było w ostatnim czasie porobione, więc na ten moment, tak jak mówię, jak jedziemy nim, to nie czuj, żeby coś tutaj było nie w porządku. Jeżeli chodzi o trakcję, o zawieszenie między innymi, sam silnik też jest dosyć, tak jak mówię, dynamiczny i żwawy. Co mi się podoba, to podoba mi się ten kokpit, bo naprawdę fajnie to leży, fajnie to wygląda i siedząc w tym samochodzie czujemy się tacy, że tak powiem, zabudowani tym kokpitem, a przy okazji miejsca, tak jak mówię, jest tu naprawdę sporo. Teraz będę na tej wąskiej luźce zawracał, oczywiście bieg wbijam na zasadzie wcięcia gałki na dół, jak to ma miejsce w większości właśnie tych Seatach. No i spokojnie widzę, że bez żadnego problemu jestem w stanie tutaj na tej uliczce sobie wyrobić i zawrócić. Ten komputer pokładowy też jest czytelny, jest duży, wielki i tak, że tak powiem, ładnie na czerwono podświetlony, co dodaje troszkę takiego fajnego charakteru. Mamy też ten tempomat, więc na trasie sobie ustawiam prędkość, w wygodny sposób mogę jechać, nogi mi wtedy odpoczywają. Skrzynia jest oczywiście pięciobiegowa, ale też więcej myślę przy aucie z silnikiem 1.6 biegów nie potrzeba. Jedzie to naprawdę fajnie. Fajnie też wygląda tutaj to lusterko, w sensie ono jest takie grube, mięsiste, takie kwadratowe. Też takie, tak jak go chwytamy, to jest takie solidne. Robi to też takie ciekawe wrażenie. W większości samochodów są takie cieniutkie lustereczka. Chyba, że są autochromatyczne, wtedy są grubsze. A tutaj mamy zwykłe lusterko, ale ono jest takie grube, mięsiste. Właśnie robi wrażenie tego autochromatycznego. Lusterka też wygląda ciekawie, co jest ważne. W lusterku lewym jest ten pasek do martwego punktu. To jest ważna rzecz. W niektórych samochodach tego nie ma, ale tutaj jeżeli ktoś nas będzie wyprzedzał, czy na autostradzie, czy gdzieś będzie stał w martwym punkcie, jechał na martwym punkcie, to będziemy go w tym lusterku tutaj widać. Przy hamowaniu, tak jak teraz hamuje, też nigdzie autko nie ucieka, jedzie prosto, precyzyjnie tam, gdzie powinno jechać. Teraz troszkę sprawdzimy dynamikę, włączam się na główną moją drogę rybnicką i oczywiście jak zwykle, choć nie, dzisiaj nawet jest pusto, wesoło będzie się włożyć. Nie zmieniam biegu, mam 3000 obrotów, dodaję gaz i autko ochoczo idzie, tak jak mówię, do przodu. Nie jest to co prawda jakiś tam demon prędkości, ale tak jak mówię, do normalnej jazdy, do wyprzedzenia ciężarówki, do jakiegoś, tak mówię, fajnego poruszania się prędkościami autostradowymi, na pewno tej mocy tutaj nie wystarczy. No plusem silnika 1.6 jest to, że autko jest naprawdę tanie, jeżeli chodzi o serwisowanie, naprawy, bo te silniki były dosyć dostępne i z częściami nie ma problemu. Jest to też silnik wolnosący, więc żadnych turbin, takich rzeczy tutaj nie ma, więc takie najdroższe rzeczy nam odpadają, jeżeli chodzi o naprawę. Co jeszcze z takich istotnych rzeczy? No to myślę wszystko, jeżeli chodzi o jazdę. Co mogłem o aucie powiedzieć, to myślę już opowiedziałem. Tak jak prędzej wspomniałem o tych wycieraczkach, to mnie do dzisiaj zachwyca i bardzo się podoba, że te wycieraczki właśnie chowią się za tymi listwami po boku. Dodatkowo nie brudzą szyb podczas deszczu, tylko wprowadzają właśnie wodę, te rynienki na dach. To są takie rozwiązania, które naprawdę sprawiają przyjemność podczas codziennego użytkowania. Co jeszcze takich istotnych rzeczy, wjeżdżam teraz znowu, o, progi zwalniające, nic tutaj nie zaskrzypi. Naprawdę fajnie jest to wszystko wygłuszone.
To wszystko, myślę, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału. Zapraszam też do odwiedzenia mojej strony www.autostein.pl, gdzie znajdziecie wszystkie dane techniczne samochodu. Znajdziecie też tam cenę tego auta. Auto oczywiście jest na sprzedaż, więc możecie, jeżeli jesteście zainteresowani, kupić go. Zapraszam też do zapoznania się z inną ofertą moich samochodów. Mam około 15-20 aut na placu, więc zapraszam do zapoznania się z ofertą aut. No ale oczywiście do kontaktu. W opisie do filmu też znajdziecie linki do ubezpieczeń. Tam możecie sobie przeliczyć ubezpieczenie na ten, jak na inny samochód, który w domu macie. Porównać w iluś tam towarzystwach. Jak dobrze pamiętam, tam jest chyba 16 towarzystw, bo jestem agentem ubezpieczeniowym. No i tam możecie w tani, wygodny sposób z domu sobie taką polisę wyliczyć, jak i samemu zakupić bez udziału agenta ubezpieczeniowego, wyliczając najtańszą, najlepszą opcję, jaka Wam pasuje. Więc zapraszam też do skorzystania z tych linków ubezpieczeniowych. To myślę wszystko i życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Jeszcze z takich ważnych informacji, do samochodu dokładam komplet opon zimowych na felgach stalowych.